Hejka, witam. Pamiętacie może poprzednie odcinki, jak pokazywałem, jak jest uszkodzona taśma od pada PlayStation 4. Kupowałem nową, tutaj jest stara. I teraz w dzisiejszym odcinku postaram się Wam powiedzieć, jak spróbuję naprawić tą starą. Dla przypomnienia, w tej starej, tutaj będzie to pokazane, było uszkodzona, była jedna linia, prawdopodobnie od zwarcia poszło przepięcie i upaliło jedną linię. Także jak to zrobiłem? Przede wszystkim odciąłem tą końcówkę upaloną. Po odcięciu będzie widać. Po odcięciu papierem ściernym takim, nie wiem, to jest chyba z 1500 przynajmniej, zaliczony do papieru wodnego, ale na sucho to robiłem. Zacząłem wycierać sobie tutaj tą warstwę tej powłoki, która po zeszlifowaniu odkryła mi te żyły tutaj w tej taśmie. No i co? Odkleiłem oczywiście ten kawałek plastiku, który jest przyklejony do taśmy. Tak jak pokażę Wam drugą stronę sprawną, jak wygląda. To jest właśnie ten kawałek tutaj plastiku. I po drugiej stronie mamy odkryte te piny, które nam wchodzą do gniazda. Dzisiaj spróbuję ten plastik. Ja już mam tutaj, jak widzieliście, poszlifowane to, odkryte. Postaram się ten plastik przykleić do tej taśmy. Zastanawiałem się, czego użyć. Czy użyć superglue? Oczywiście, jakbym użył superglue, to już wtedy, no generalnie, by było bardzo ciężko to odkleić. Użyję kleju T7000. On jest taki, że w razie czego mógłbym jeszcze to odkleić ten kawałek plastiku. To będzie polegało na tym, że zrobimy to tak. Ups. Już mi gdzieś poleciał. Jak zawsze mam takie szczęście. Piękne. Dobra, zrobię to inaczej może. Ten kawałek plastiku będę musiał przykleić sobie od drugiej strony. Mniej więcej tak, żeby on się tutaj pokrywał. Mniej więcej coś takiego. I wtedy, jak on się sklei z tym, będę mógł oczywiście włożyć go do tego tutaj złącza, który jest na padzie. Z ciekawości przetestuję sobie, czy to w ogóle będzie działało. No i dobra, zacznijmy klejenie. Wszystko jest odtłuszczone. Bierzemy ten klej. To jest cieniutka taka głowica, fajna końcóweczka. I to nam pozwoli przykleić to. Ja chyba sobie najpierw naniosę ten klej tutaj. A to naprawdę to będzie musiało być tyci, tyci, tyci. Uwaga. Będzie widać. Jest. Dobra. Tyle starczy tego kleju na pewno. Mam chyba 3 minuty. Czy tam 2. Na przyklejenie końcówki, zanim ten klej się jakby już utwardzi trochę. Tak? Ile tutaj piszę? Już wam mówię. Surface drying time 4-6 minut. No, czyli spokojnie mogę sobie to robić bez pośpiechu. Tak, teraz wezmę tą końcówkę. Obrócę ją. Najważniejszy motyw, żeby to przykleić prosto. Najpierw może niech troszeczkę ten klej się tam. Dobra,
Sobie jeszcze to złapię, tak. Nie wiem, czy to będzie widać. Przepraszam za stuknięcie mikrofonem. Akurat w uchwyt tam, gdzie jest telefon. Przycisnę to teraz, docisnę palcami. Najważniejsze to, żeby to było w miarę równo przyklejone. Już widać nawet, jak się ten klej rozpłynął pod spodem. Widzicie? Myślę, że coś takiego starczy. To już po tym położeniu i tak będzie dociśnięte równo z każdej strony. Także myślę, że będzie ok. Jeszcze mógłbym to czymś ścisnąć. Ale myślę, że nie. Widać, ile tu. Szkoda, że troszeczkę nie doszło bardziej tutaj do krawędzi. No, ja teraz poczekam sobie te 10 minut minimum. I myślę, że taśma będzie zrobiona. Ja zrobię pauzę, niech to sobie się klei. I potem zobaczymy, jak to będzie wyglądało po włożeniu tutaj do tej płyty z joystickiem. Moi drodzy, postanowiłem zrobić coś bardziej hardkorowego, bo zastanawiałem się, czym to ścisnąć, więc wpadłem na pomysł, że włożę to do tego gniazda i to już tam się będzie ściśnięte. No i co? I teraz mógłbym to jakoś złożyć, podłączyć na chwilę, żeby sprawdzić, czy w ogóle ten pad się jakoś włączy. Także okej, okay, ja sobie zrobię już tutaj taki mały test. Widzicie, włożę sobie tą stronę. Dobra, to już mamy podłączone. Teraz co by było trzeba zrobić? Trzeba by było podłączyć baterię. Baterię pod samą płytkę. I tutaj już mam podłączony kabel USB do laptopa, gdzie mam zainstalowane sterowniki od aplikacji DS4. Więc teoretycznie powinno mi się zapalić tutaj diodka na tej płytce. Nie podłączam oczywiście touchpada. Zobaczymy, co się stanie z ciekawości. I czy będzie mi tego pada też tak samo rozłączało jak na nowej taśmie kupionej na Allegro. Dobra, to mam podłączone. No to robimy test. Pierwszy test będzie. Jeszcze się tutaj w tym gnieździe klei. Niech mi złapie tylko ostrość. Lecimy z koksem. Ja wam będę mówił. Nawet chyba będzie słychać podłączenie pod USB w laptopie, bo powinno wykryć. Chwilę, ja sobie przyłączę urządzenie audio słuchawki. Nie jest zestaw słuchawkowy, ok. Tylko teraz nie wiem, z czego on mi będzie nagrywał. Dobra, dam głośniki. No i podłączamy go pod USB-ka. Chwila prawdy. Czy po tamtej drugiej stronie będzie dobre połączenie? Jeżeli będzie dobre, to powinno zadziałać. I co? I nic nie mamy. Nie wykryło tego pada. No nie wykryło. Więc chyba tutaj mamy niepewne połączenie. Aha, nie uruchomiłem programu. Przepraszam Was. Muszę uruchomić program DS4 w ogóle. Gdzie ja to mam? Tak, chyba wywaliłem ten program. Dobra, chwila, zrobię pauzę, ściągnę ten programik sobie na laptopa jeszcze raz i go uruchomię. Bo dopiero po. A zobaczymy w ogóle, co się stanie, jak wcisnę przycisk PlayStation.
Nie reaguje. Czyli pad będzie dalej tak działał. Dobra, ja ściągam sobie programik i zaraz wracamy do tego połączenia. A zanim ściągnę ten program, to sobie rozłączę. I dopiero jak ściągnę ten program, uruchomię go, to wtedy znowu podłączę USB-ka. Dobra, programik już uruchomiony. DS4. Wiecie co, ja w ogóle postaram się go dodać do OBS-a zamiast pod playera. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. DS4 jest, ok. No i dobra, coś widać. Metoda przechwytywania automatycznie. O, widzę, że tutaj chyba w OBS-ie dodali jakieś nowe opcje. Jeszcze sobie tylko zmienię przekształcanie obrazu. Reset przekształceń. Dobra, dopasuj teraz do. Na cały ekran to wrzucę. No mamy. Jak widać, nie widać żadnego pada podłączonego. Ja teraz przełączam się na widok z kamerki i zobaczymy, czy się zaświeci dioda. Powinna się zaświecić, jeżeli będzie taśma dobrze tutaj włożona do, oczywiście, do tego pada. Świeci na niebiesko. Przełączam się szybko na podplayera, czy tego, ten programik, żeby wam pokazać, co się dzieje. Kontrolery. Jest. I co się dzieje? Problem jest taki, po podłączeniu do Windowsa wykrywa go. I zaraz zobaczycie, co się dzieje. I rozłącza. Czy problem leży gdzieś? Taśma, oczywiście. Taśma naprawiona, bo na nowej mam to samo. Kwestia teraz tylko tego sklejania, żeby tam się to już mocniej utwardził ten klej. Tak, czyli mamy gdzieś po prostu usterkę na płycie. Tylko nie wiem dokładnie co, nie potrafię znaleźć. Znaczy, może tak powiem. Musiałbym wymieniać po prostu po kolei elementy z miejsca tam, gdzie było te zalanie. Kondensatory, rezystory. Bo to mi się wydaje, że jest jakaś błaha usterka, tylko trzeba ją znaleźć. Być może jest jakiś kondensator walnięty i przez to pad się łączy i rozłącza. Bo gdyby się nawet nie rozłączał tutaj w Windowsie, to już byśmy mieli tą opcję taką fajną, że moglibyśmy na tym padzie sobie grać na laptopie bądź PC-cie. No ale jeżeli go nie, konsola nie wykrywa, no to trudno. Widzicie? Tak wygląda właśnie. Chyba powinno być nawet słychać ten dźwięk. Zaraz zobaczę, bo ustawiałem audio. Tak, będzie słychać, bo widzę już w OBS-ie monitoring. Także tak wygląda usterka na tym padzie. Bateria sprawna. Przełączę na kamerkę z telefoniku. Mam nadzieję, że to będą przydatne informacje dla niektórych. O, controller 1 using profile default. Tu mi ten DS4 for Windows wykrywa tego pada. Ale niestety, jak widzicie, i go rozłącza po czasie. Co by się stało, gdybym na przykład odłączył baterię? Odłączę go na razie od Windowsa. Zobaczmy, co się stanie. Odpinam baterię. Bateria jest sprawna na 100%, w dobrym stanie. I odpinam bez baterii. Bez baterii też się niby uruchamia, wykrywa go. Zaraz też go pewnie rozłączy. Tak. Nawet powiem wam, że robiłem podmianę na baterię z telefonu. Też na dwa kabelki. Tyle, że 900 mAh bateryjkę. I było to samo, także to nie jest na pewno wina baterii. Pad był zalany w tym miejscu, gdzie jest ten guzik tutaj.
totalnie było tutaj zalanie. Wiem, że tu jest jeden kondensator, ma powłokę z trochę jakby zeżartą. Dobra, jak widzicie, co się dzieje. Na pewno taśma została naprawiona. To jest pewne, ale popatrzcie się, co się działo, jak tym gniazdem ruszałem. Widzicie? Chwila, troszeczkę spróbuję. To już mi go rozłączyło. Dobra, postaram się teraz przytrzymać te gniazdo razem z tą wtyczką, żeby się nic nie ruszało. Na 100% jest wszystko. Dobra, to nie jest wina tasiemki. Tego jestem pewien. Nie jest wina baterii. Tego jestem pewien. Nie jest wina tutaj nawet stykania tej taśmy, która idzie, odpada, bo tu mamy. Ja wam pokażę dokładnie, o co chodzi. Te wszystkie piny tutaj odpowiadają za różne przyciski, na przykład lewo, prawo. Gdzieś miałem chyba nawet screena, sobie przypomnę, jak to jest. Tak, dokładnie. I mogę wam powiedzieć, że tak o. Tutaj jest R2, 3,2 V, R1, 2R, 3, CIR, CRS, GND, SQR, PlayStation. PlayStation. Przycisk to jest dokładnie pin. Już wam pokazuję. Przycisk PlayStation to jest dokładnie ten pin. I tutaj też raczej nic nie jest uszkodzone, bo jak on się podłączy do tego Windowsa, to tam jest możliwość testowania przycisków. I w tym czasie, gdy jest wykrywany, można sobie sprawdzić, czy działa. Wszystko działa, żyroskop działa, ale niestety nie da się go włączyć tym przyciskiem. To jest pierwsza sprawa, bo w sprawnym padzie, jak przyciśniemy dłużej, to wtedy zapala się tutaj dioda. To jest na pewno. Także coś jest gdzieś, jakaś przerwa w układzie. A tutaj było bardzo mocne zalanie. Ten kondensator tutaj ma. Tego nie będzie widać, bo to musiałbym pod mikroskopem pokazać. Ale nawet może troszeczkę będzie widać. Musiałbym sobie podjaśnić troszeczkę. Ok. Widzicie, tu jest nawet wyżarte. Tu był lód, ale tutaj ta korozja jakby wyżarła całą tą ścieżkę, ale tu nie było żadnego elementu. I tu ten kondensator ma zjedzoną powłokę po boku i dopiero jest na górze. Także może on by powodował taki problem, bo wtedy jakby nie było tego przewodzenia. No spróbuję go wymienić. W sumie nawet mam hota. Wszystko jest odłączone, mogłbym się pobawić. A taki kondensator wziąłbym na pałę. Gdzieś tu mam płytkę od telefonu Nokii, którą sobie wykorzystuję. Moglibyśmy się tak bawić. Taką podmianę. Dokładnie. Tu mam płytkę z telefonu. Poszukanie kondensatora o takiej samej wielkości. I próba wymienienia. Nawet rezystory mogłem próbować wlutować z tego telefonu i wlutować w miejsce tutaj tego przycisku. Jak mówię, zalanie było tutaj właśnie, tu gdzie są te kondensatory, ten przycisk było totalnie zalane. Więc myślę, że tego kondensatora bym wymienił. I teraz powiem wam tak. Mierząc na przykład ten tutaj drugi kondensator, co jest pod spodem, od tego od góry, w teście diody, podłączając sondy, nic się nie dzieje na wyświetlaczu. Nic, po prostu tak jakbym nie dotykał go. Jak myślicie, czy to jest uszkodzony kondensator, czy nie?
Dobra, ja zrobię tak. Zakończę na tym filmik. To miał być filmik o tasiemce. Tasiemka się klei w tym gnieździe. Zrobiona. No, w sumie druga taśma jest sprawna, jak coś. I teraz ja się pobawię stacją Hot Air. Postaram się powymieniać jakieś elementy i zobaczymy, czy w ogóle coś się da. Czy coś się poprawiło? W ten sposób powiem. Jeżeli uda mi się to naprawić, no to było super, chociaż żeby się nie rozłączał pod Windowsem. Ja sądzę, że to gdzieś jest jakiś kondensator bądź rezystor, bo układy raczej się nie powinny uszkodzić. Chciałbym mieć w ogóle taką nadzieję. Dobra, to było na tyle. Mam nadzieję, że coś Wam ciekawego pokazałem. Wiem, że na forum Elwika jest też trochę postów na temat pada od PS4 i też się na przykład pytali, jakie są wartości rezystorów i tak dalej. Oczywiście ja sobie kupiłem drugi pad sprawny za 100 zł Gran Turismo. Fuksł mi się naprawdę. Bardzo fajny padzik. Oryginalny, bo Gran Turismo. Za stówkę opłacało mi się. I on działa bez problemu. Teraz jakbym nacisnął ten przycisk PlayStation, to włączyła mi się PS4, nie chcę jej na razie włączać. O sobie potem będę grał Uncharted 4. No ale mówię, tu jak nacisnę dłużej, to się zapala. Tutaj właśnie ta dioda na tej płytce, co jest tutaj. I pad działa, jest wykrywany przez konsolę. Także ja postaram się teraz hotem pobawić. I na pewno zrobię tutaj także, wymienię ten kondensator. Zobaczymy, czy coś da. Jeżeli nie da, no to trudno. Ale próbowałem. To było na tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się.